Strzałeczka sąsiady, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Ulica Wolska 33, w kolejnym odcinku quizu, tym razem z 11 pod tytułem Karol Krawczyk S.A. Z tego miejsca chciałbym was zachęcić do zasubskrybowania kanału Ulica Wolska 33, by nie przegapić następnych odcinków tych quizowych, jak i merytorycznych, bo oprócz tych quizów pojawiają się tutaj również treści na przykład omawiające daną postać, jak chociażby porównanie ostatnio dwóch Alinek, do którego serdecznie zapraszam. Omówiłem Romana Kurskiego, czy nie wiem, Maksymiliana Byku Myrdala oraz skrytykowałem całkiem nowe Lata Miodowe. Podzielcie się również swoim wynikiem dzisiejszego quizu po całym quizie w sekcji komentarzy. Lubię to czytać, co po niektórzy z was mają bardzo dużą wiedzę na temat miodowych, z czego jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Nie przedłużam, zaczynajmy zabawę, odpowiedź za 99 tysięcy, oczywiście, złotych. Drodzy Państwo, dziękuję uprzejmie. Pierwsze pytanie brzmi następująco. Co to jest sula basana? A. Wróbel, B. Gołąb, C. Sikorka, czy D. Głuptak? No, zastanówcie się. Kto chce, to pauzuje. Poprawna odpowiedź to oczywiście D. Głuptak. Pytanie drugie. Gdzie Tadzio zaobserwował głuptaka? A. W parku miejskim, B. Przy zajezdni, C. W lesie, czy D. W ogrodzie botanicznym? No. Kto chce, to pauzuje. Myślę, że to nie jest jakieś bardzo trudne pytanie. Ogólnie ten quiz nie będzie najtrudniejszym, jaki tutaj miał miejsce kiedykolwiek. No. Oczywiście poprawna odpowiedź to A w parku miejskim. Pytanie trzecie. Karol zdziwił się, że norek obserwuje ptaki. Zasugerował, że jeśli jakiś norka obserwuje, to nazywa się A. Norek pospolity, B. Myszorek pospolity, C. Świrek pospolity, czy D. Norka pospolita. No, zastanówcie się. Kto chce, to pauzuje. Myślę, że to jest bardzo proste pytanie. Tak jak mówiłem, bardzo prosty quiz. Poprawna odpowiedź to oczywiście C. Świrek pospolity. Pytanie następne. Czego Karol nie robi z pieniędzmi według Tadzia? A. Nie inwestuje ich. B. Nie wydaje mądrze. C. Nie oszczędza. Czy D. Nie oddaje. W sumie jakby tak się zastanowić, to praktycznie wszystkie te rzeczy Karol nie robi. Ale akurat w tej scenie miało to taki wydźwięk, a nie inny. Tadzio konkretnie podał, co Karol nie robi z pieniędzmi. Myślę, że jest to prosta odpowiedź na proste pytanie. D. Nie oddaje. Piątka. Jak nazywała się firma, dzięki której Tadzio znał pojęcie spółki? I tutaj troszeczkę namieszałem, żeby nie było tak łatwo. A. Doradztwo prawne Prawnex. B. Doradztwo prawne Hurt i Detal. C. Doradztwo prawne Prawnpol. Czy D. Doradztwo prawne nad kanałem. No tutaj musicie się zastanowić, to nie jest takie proste. Gdybym nie tworzył tego quizu i nie wgłębiał się tak bardzo w treść odcinka, to nie miałbym chyba bladego pojęcia, która odpowiedź jest poprawna. Dam wam jeszcze kilka minut, sekund, przepraszam. Okej, podaję poprawną odpowiedź. B. Doradztwo prawne Hurt i Detal. Pytanie szóste. Tadzio wiedział, że nikt w towarzystwie ornitologicznym nie uwierzy mu, że widział dwa głuptaki jednego dnia w Parku Warszawskim. Jaką lokalizację obserwacji zatem wpisał? A. Zachodnie wybrzeże Szkocji. B. Puszcza Białowieska. C. Wybrzeże Duńskie. Czy D. Zachodnie wybrzeże Walii.
No, to powinno być proste, bo to nawet się później przewija w dalszych fragmentach odcinka. Raz co najmniej Tadzio to powtarza. To jest jakby co szóste pytanie. Dzisiaj mamy ich 12, więc jesteśmy w połowie. Okej, nie przedłużam zatem. Poprawna odpowiedź to A. Zachodnie wybrzeże Szkocji. Pytanie siódme. Jak nazywał się adwokat, który rozporządzał majątkiem starszej pani, która przepisała spadek Karolowi? A. Krzysztof Mleczko. B. Franciszek Mleczko. C. Władysław Mleczko. Czy D. Andrzej Mleczko? Jedno jest pewne. Na pewno miał na nazwisko Mleczko. Teraz pytanie, jak miał na imię. Wszedł do mieszkania Krawczyków, przedstawił się Karolowi i Tadziowi. Tylko jak miał na imię? Czy Krzysztof, czy Franciszek, czy Władysław, czy Andrzej? Andrzej to chyba jest taki rysownik. Nawet nie ten... Nie strzeliłem. Ale poprawną odpowiedzią jest B. Franciszek Mleczko. Ósme. A jak nazywała się sama zmarła? A. Maria Przybyłko. B. Anna Przybyłko. C. Maria Przybyłka. Czy D. Anna Przybyłka? No tutaj celowo. Celowo pomęczyłem odpowiedzi. Zastanówcie się dobrze, żeby nie wpaść. Oczywiście poprawna odpowiedź to A. Maria Przybyłko. Pytanie dziewiąte. Ile udziałów miał w spółce Karol Krawczyk S.A. Tadzio? A. 20%. B. 30%. C. 35%. Czy D. 25%. To pytanie odnosi się już do ostatecznych udziałów. Nie do tych pierwszych, bo one potem wzrosły, ale nie chcę tutaj spoilować. A do tych już ostatecznych, kiedy Tadzio przyszedł dość zniecierpliwiony podczas jedzenia przez Karola bułki ze smalcem, czy tam kromki ze smalcem. Okej, poprawna odpowiedź to C, 35%. Lecimy z dziesiątym. Jesteśmy coraz bliżej końca. Co to jest psitocinoe ara? A. Głuptak. B. Sikorka. C. Gil. Czy D. Papuga? No w sumie jedną odpowiedź mogłem tutaj w ogóle nie zawierać. Bo pojawiła się ona wcześniej w tym quizie. To jest trochę bez sensu. Przepraszam. No to jest proste. Poprawna odpowiedź to D. Papuga. Pytanie przedostatnie, jedenaste. Jak nazywał się bratanek Marii Przybyłko? I tutaj mogą być pewne problemy, gdyż mocno pomieszałem. A. Paweł Dallas. B. Robert Wallas. C. Paweł Wallas. Czy D. Robert Dallas? Tutaj zalecam wam zastopowanie klatki, gdyż no... Może się to trochę mylić, a nie chcemy, żebyście wpadli na jakimkolwiek pytaniu, bo czytałem komentarze, że co po niektórzy z was odpowiadają bardzo dobrze na pytania trudniejsze, a wykładają się na tych prostszych. Także zastanówcie się, nic na siłę, nic pochopnie. Oczywiście poprawna odpowiedź to B. Robert Wallas. I ostatnie, ostateczne. Też nie najłatwiejsze, powiem szczerze. I brzmi ono następująco. Ile w spadku otrzymał pan Drzewiasty? A. 5000 złotych. B. Fortunę. C. 10 tysięcy złotych. Czy D. 7500 złotych. Pytania o szczegóły są chyba najtrudniejsze. Jestem w szoku i naprawdę pozytywnie zaskoczony, że wielu z was zna odpowiedź na te pytania. Okej, nie przedłużam. Czy wygracie 99 tysięcy oczywiście złotych? Jeśli odpowiedzieliście C, 10 tysięcy złotych, to tak, to wygraliście. Dziękuję wam serdecznie za kolejną wizytę na kanale Ulica Wolska 33, na kolejnym quizie.
Dzięki wam jest nas już tutaj coraz więcej i coraz bardziej tworzymy społeczność miodowo-latową. Z tego miejsca tych, którzy jeszcze tego nie robią, zapraszam do zasubskrybowania, żeby nie przegapić następnych quizów i treści merytorycznych, o których już mówiłem na samym początku. Podzielcie się również swoim wynikiem z dzisiejszego quizu w sekcji komentarzy. I ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia, bracia i siostry, sierżanci, sierżantki.